Czemu Alberto vs. Zubil to najlepsza możliwa opcja dla kibiców, jak i dla samych zawodników? Alberto, mimo tego, że kreując się na wielkiego gangstera, nie bierze walki z dużo lepszym od niego zawodnikiem, jest krytykowany, podkreślam, moim zdaniem tak naprawdę za nic. Ba, dej od siebie jeszcze więcej. Przypomnijmy sobie, kto był podstawiony do walki z Alberto i czy to byłby dobry pomysł. Paweł Tyburski. Na wstępie podkreślam, tylko nie mam zielonego pojęcia, który to który, ale który z nich to na pewno jest Paweł byłby on naprawdę dobrym zawodnikiem dla federacji Heilig, ale walki z Alberto nie powinny być nawet przymierzane z jednego prostego powodu. Ta walka dla Alberto byłaby po prostu za trudna do przejścia. Paweł pokonał gościa, który był przymierzany do zawalczenia o pas kategorii półciężkiej Fame MMA. Alberto, nie mówię o jego zdolnościach, jeżeli chodzi o sport, ale on dopiero debiutuje. Nie wiadomo, jak się pokaże po raz pierwszy w oktygonie. Jak wcześniej wspomniałem, Tyburski to jest naprawdę dobry zawodnik dla Federacji Hailik i powinien dla nich walczyć, ale z kimś wyższego lotu, myślę, bardziej po prostu doświadczonym. Tutaj wpada mój pomysł. Myślę, że walka z Maksymalnie, jeżeli nie jest on zakontraktowany z Fejmem, byłaby po prostu zajebista. Szaligi raczej nawet nie brałbym na wypożyczenie. Jeżeli miałbym już go brać, to brałbym go pod uwagę w walce z Mateuszem Murańskim. Ale dla Alberto myślę, nie byłby to za trudny przeciwnik, ale Szeliga byłby w stanie go bardzo szybko znekautować. Może szybciej niż Paweł. Niektórzy go lubią, niektórzy nie lubią. Jestem bardziej po tej drugiej stronie, mimo tego, że oglądam streamy meduzy i czasami trafiam na jakieś szorcy z zawodnikiem MMA. Nie jest on wybitnym. Często sprowadza walki do parteru. Przez co są monotonne i nudne. Jak dla Meduzy nie życzę źle, to życzę mu po prostu, żeby nie bił się ze stójkowiczami. Jakimi może się okazać, jest Alberto. Z tego powodu, że wtedy walki wychodzą jak taki miszmasz. Nie wiadomo co to dokładnie jest. Niby walka, tylko że odbywa się cały czas w parterze. Tylko przypominam, w jakiej my formule walczymy? W MMA. Aha, tu tam jest parter. No i na tym się kończy. Sprowadza Dusi koniec walki. Osobiście, moim zdaniem, ta walka jest po prostu zbyt nudna do odbycia. I tak jak Alberto powiedział, że Meduza jest za słaby. Jeżeli myślał, że on jest słabym zawodnikiem. O to się nie będę czepiał, bo myślę, że jest on dobrym zawodnikiem. Jednak jeżeli chodziło mu o styl jego walki. To zgadzam się z Alberto w 100%. Meduza jest medialny, jest dużym influencerem, ale w dużych freakfightowych federacjach nie powinien się pokazywać, bo jego walki są po prostu nudne. I tak przechodzimy do sedna, czyli do Marcina Dubiela, zapaśnik, parterowiec, bardzo dobry stójkowicz. To nie Marcin Dubiel, ale zawodnik freakfightowy, który Potrafisz jakoś bić, dał wyrównaną walkę z Kaspem Blońskim i prawie wygrał. To właśnie on, idealny zawodnik, żeby pokazać Alberto środowisko free fightu w Polsce i dać Alberto dobre sprawdzone umiejętności, pokazać na jakim poziomie on po swojej pierwszej walce będzie. Na koniec zadam tylko tyle. Sami przecież wiecie, kto był rywalem Josefa Bretana, czyli brata Alberto. Bo był nim TikToker, cesarz Narcys. Każdy mówił, że Józef versus TikToker to będzie jednostronna walka. Podczas pierwszej edycji Highlick okazało się, że było to świetne zestawienie. Ba. Józef był bliski przegrania z TikTokerem. Może tak będzie w przypadku Alberto, czego mu nie życzę. Na koniec zadam sobie proste pytanie. Nadal uważasz, że zestawienie Marcina Dubiela z Alberto to zły pomysł? Moim zdaniem to jest walka godna main eventu. Ba, ta walka nie jest jednostronna. Dubiel ma naprawdę wiele do zyskania. Alberto wiele do stracenia. Ale będzie to naprawdę zajebisty sprawdzian umiejętności dla niego. Zasubskrybuj i skomentuj co o tym myślisz. Pozdro.